Ja bym powiedział, że wbrew pozorom oczywiście hospicja no, kojarzą się z odchodzeniem, umieraniem, z przemijaniem i to jest naturalna bardzo reakcja. Natomiast ja podkreślam też bardzo często, że jednak to hasło ogólnopolskie, które doskonale znamy, hospicjum to też życie, to jest niezwykle, niezwykle prawdziwe. Nasi chorzy bywają w stanie bardzo ciężkim i przelatują jak meteory przez rzeczywistość hospicjum, ale też mamy chorych, którzy są u nas miesiącami, nawet latami i oni korzystają aktywnie z życia. Medycyna paliatywna potrafi poprawić jakość życia na tyle, że niemalże człowiek wraca do społeczeństwa. My też wypisujemy chorych po załatwieniu ich problemów. Czy to znaczy, że jest szansa wyjść z hospicjum zdrowym? Mniej chorym, bym powiedział. Mniej chorym to raz. No, trzeba pamiętać tak, że my mamy także chorych nienowotworowych w naszych zasobach, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Na przykład chorych, którzy mają trudno gojące się owrzodzenia odleżynowe. Oczywiście najczęściej są to chorzy obciążeni wielochorobowością, ale to nie jest tak, że każdy, kto wejdzie w bramy hospicjum, musi odejść. Wydaje mi się, że to jest fantastyczne miejsce pracy. Myślę, że to jest praca marzeń, tak bym powiedział, przynajmniej moich, chociaż tego nigdy się nie spodziewałem. Ktoś powiedział kiedyś, że może mniej ważne jest gdzie, ale za to ważne z kim, czyli z moimi fantastycznymi ludźmi, naszymi. No, ale miejsce też robi dużo, robi wrażenie, robi też robotę tak naprawdę. Rzeczywiście, no trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to jest po prostu przepiękny oddział. Oczywiście to są tylko mury i my musimy stworzyć wewnątrz tych murów odpowiednią atmosferę i dać jakość opieki, ale to zdecydowanie ułatwia taką pracę i poprawia, co jest last but not least, ale jednak poprawia warunki dla chorych. Odchodzenie jest częścią życia, umieranie jest częścią życia. Kiedy na świat przychodzimy, każdy z nas się liczy z tym, że kiedyś przyjdzie nam to życie zakończyć. I hospicjum jest takim miejscem, gdzie człowiek po doświadczeniu choroby, cierpienia, staje przed tą ostatnim jego punktem, ostatnim zadaniem. Można mówić o zadaniu jako o cierpieniu, ponieważ samo cierpienie w sobie nie jest wartością, ale jak człowiek do niego podchodzi, jak się z tym zmaga, jak to cierpienie znosi, to uszlachetnia. Będzie łatwiej w takim pięknym, nowoczesnym miejscu, jakim jest to hospicjum? O tyle będzie łatwiej, że człowiek tutaj będzie wiedział, że do końca swoich chwil, do ostatniego oddechu będzie pod profesjonalną opieką i będzie szanowana jego godność. I to jest właśnie, temu też służy hospicjum, żeby chory człowiek miał zachowaną godność i szacunek, aby mógł spokojnie umrzeć.